5 najprostszych bić akordowych, które możecie wykorzystać podczas grania na ukulele. Pierwsze bicie akordowe, chyba najprostsze tak naprawdę i najbardziej popularne. Lecimy. Dół, dół, góra, góra, dół, góra. Powtórzmy jeszcze raz. Dół, dół, góra, góra, dół, góra. Jeszcze dwa razy. Dół, dół, góra, góra, dół, góra. I ostatni raz. Dół, dół, góra, góra, dół, góra. Policzmy to sobie do 4. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i. Okej. Okay. Teraz chciałbym, żebyśmy spróbowali zagrać sobie to bicie bardziej rozkołysane, czyli takie bardziej swingowe. W takim momencie będziemy liczyli sobie to nie w ten sposób równo raz i dwa i trzy i cztery i, tylko raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i. Nie wiem, czy słyszycie różnicę, ale dzięki temu większość utworów na ukulele zabrzmi zdecydowanie fajniej. Jeszcze chwila. Ok, posłuchajcie teraz różnicy, zagram Wam to na 4 prostych akordach, w tym równym takim biciu liczonym raz i dwa i trzy i cztery i w bardziej swingowym raz i dwa i trzy i cztery i. Ok, słuchajcie. Swingowo. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i. W tym bardziej swingowym utwory będą zyskiwały dodatkowego charakteru i tego fajnego, ukulelowego rozkołysania. Zwróćcie na to uwagę. Lecimy do drugiego bicia. Drugie bicie jest bardzo podobne do bicia pierwszego, z tą małą różnicą, że na samym końcu nie będzie uderzenia w górę. Posłuchajcie, jak będzie to brzmiało. Dół, dół, góra, góra, dół. I jeszcze raz to samo. Dół, dół, góra, góra, dół. I jeszcze raz. Dół, dół, góra, góra, dół. Ostatni raz. Dół, dół, góra, góra, dół. Ok, spróbujmy sobie to zapętlić. Dół, dół, góra, góra, dół. 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 I teraz w tym bardziej rozkołysanym rytmie. Dół, dół, góra, góra, dół. Dół, dół, góra, góra, dół. Posłuchajcie znowu różnicy na tych 4 prostych akordach, jak będzie to brzmiało. Bardziej swingowo. Lecimy do trzeciego bicia. Kolejne bicie będzie troszeczkę inne w porównaniu do tych dwóch pierwszych. Dół, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Spróbujmy jeszcze raz. Dół, dół, góra, dół, góra, dół, góra. I jeszcze raz. Dół, dół, góra, dół, góra, dół, góra. I ostatni raz. Dół, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Oczywiście to bicie również będziemy mogli zagrać w bardziej swingowym rytmie. Spróbujmy najpierw sobie je zapętlić w tym bardziej równym liczeniu. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i. Bardziej rozkołysane. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i. Spróbujmy zagrać to z prostymi akordami. Najpierw bardzo równo. To rozkołysać.
czwartego bicia. Czwarte bicie bardzo krótkie. Dół, dół, góra. I jeszcze raz. Dół, dół, góra. I jeszcze raz. Dół, dół, góra. I ostatni raz. Dół, dół, góra. Spróbujmy to zapętlić. Dół, dół, góra, 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 dół, dół, góra. Ok, spróbujmy to sobie zagrać na prostych akordach. Po dwa schematy. A teraz bardziej swingowo, najpierw na martwych. Tam, ta, ta, tam, ta, ta, tam, ta, ta, tam. To jest dalej dokładnie to samo. Z akordami. Lecimy do ostatniego bicia. Ostatnie bicie będzie bardzo podobne do bicia przedostatniego i wygląda następująco. Du, 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 góra. Tutaj już nie będziemy rozgraniczali, czy będzie bardzo równe, czy będzie swingowe. Po prostu gramy je w jednym stylu. Du, 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 góra. I jeszcze raz. Du, 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 góra. I ostatni raz. Du, 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 góra. Spróbujmy to sobie zagrać zapętlone. Du, 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 góra, du. Spróbujmy zagrać to z akordami. To było 5 najprostszych bić, które udało mi się wybrać dla Was. Mam nadzieję, że Wam się spodobały i będziecie mogli je zastosować do utworów, które będziecie chcieli grać. Oczywiście pamiętajcie o tym, że nie jest to nigdy w ten sposób. Może czasem jest, ale czasem nie, że na każdym z akordów będziecie grali po jednym takim schemacie, albo na każdym z akordów zawsze będziecie grali po dwa takie schematy. Nie, może być w ten sposób, że na pierwszym akordzie, który będziecie mieli w piosence, będziecie musieli zagrać dwa razy taki schemat, a później będziecie musieli zagrać jeden raz taki schemat, a czasem będziecie musieli w trakcie grania zagrać pół schematu na jednym akordzie, a pół na drugim. Będziecie musieli to wysłyszeć, kiedy trzeba zmienić akord i kiedy trzeba zastosować które bicie, ponieważ tutaj też wiele zależy od tego, jaki będzie charakter utworu. Czasem możecie nieprawidłowo dobrać bicie i nie będzie brzmiał ten utwór tak na przykład energicznie, jak powinien, ponieważ zastosujecie bicie, które średnio będzie pasowało, mimo że rytmicznie będzie się zgadzało, ale będzie utwór tracił swój charakter. Także musicie kombinować, musicie ćwiczyć i szukać najlepszych bić dla siebie. Jeśli chcecie rozwinąć swoje umiejętności, oczywiście zapraszam Was na platformę Uczę się grać, gdzie macie dostępny kurs Pakiet Startowy Ukulele, gdzie ćwiczymy osobno bicie akordowe, ćwiczymy osobne akordy, łączymy to w całość, dokładamy do tego śpiewanie. Wszystko czeka na Was właśnie tam. Do zobaczenia. Cześć! We'll be right back.